Józefek! Gotowe? Aha. No to co, Jolcia? Jak koniecznie pragniesz odprowadzić męża, to siadaj. Do widzenia, mamo. Do widzenia. Bywaj, tato. O taksówkę się, Niusiek, nie martw. Już nasz dyrektor o nią zadba. A nie wątpię, tato, nie wątpię. No, wybawił mnie pan z wielkiego kłopotu. Naprawdę serdecznie dziękuję. Drobiazg. W nagrodę zostawia pan żonę. A, tak jest, tak jest. Odprowadzi mnie tylko na stację, pomacha chusteczką i wraca. A o wóz możecie być spokojni. Jutro zadysponuję i chłopaki się za niego wezmą. Józefek, ty też pracujesz przy autostradzie? Lubi ciłać jak każdy chłop. Kujaj się! Jak jazda, to jazda! Szczęście w nieszczęściu, pani Piotrończykowa, że jest ten Józefek. Inaczej byłaby krewa. To prawda. Tylko on nam został. Na Niuśka nie ma co liczyć. Prokuratora nie urządza chlew. Obora. Człowiek nawidził, że ten Józefek nie mrawy. Do książek. A to, panie Roztropek, jedyny żywiciel. Świat zgłupiał, panie Piotrończyk. To i Józefek awansował na mądrale. Tak, Maksiu? Tylko my, dwa osły w polu, Zeniu. Ale i my zmądrzejemy. Dałby Bóg. Bo niektórzy tęsknią, żebyśmy znów zasiedli za biurkiem. Tak jest. Chodź, stary. Nie mieszajmy państwu. Dziękujemy. Kiełbasa? Rzeczywiście klasa. Świnka okazała się zjadliwa. Zresztą to nasz jedyny zysk. Trochę tego świeżego żarcia i powietrza, a reszta same straty. To prawda. Te nerwy, samotność i żwirek. No to po ten żwirek! Za rytmiczność dostaw! W dostawach ci nie dorównam. Wybacz. Co z kim ja będę pił? Krótki recital Czesława Niemena. Proszę! Pan Czesław przypomni nam, mam nadzieję, wszystkim doskonale znane piosenki. Miło nam, że pan pokój, się zdecydował. Nim przyjdzie nie chcę przeszkadzać. I moja ojczyzna. Ale skąd? Gość z miasta. Nareszcie się dowiemy, co na szerokim świecie. Zdejmę kurtkę i już jestem. Kto zacz? Skwara. Ten szef gabinetu Leśniaka? Przyjechał się przewietrzyć w ramach odnowy. Ciekawe. Dałem mu służbówkę nade mną. Szef zawsze wyżej. A czegóż on od nas chce, szaraczków? Nie wiem, prosił, wynająłem. W środę mam wracać. Bóg z nim. Nie wnikam. Wyższa szkoła jazdy. Masz rację. Zaszkodzić nie zaszkodzi, pomóc nie pomoże. Wypić z nim można. Jasne. Sumienie mamy czyste. Nade mną,
skromny prezent od spóźnionego kolędnika. Dla mnie? Proszę. O, wspaniały! Popatrz, podobny do mojego męża. Te same oczka, pyszczek, cały gołyżniak. Gdzie go pan znalazł, panie dyrektorze? Aż w Grecji, madame. Ten zwierz jest z Grecji rodem, spod Akropolis. Aleś zawędrował, Zeniu. Akropolis. Wszędzie znają naszego Zenia. W takim razie proszę, przy dyrektorze. Zdaje się, że wyświadczyłem panu niedźwiedzią przysługę. Nie chciałem, Bóg mi świadkiem. Wierzę. Jestem z całym należnym szacunkiem. Inaczej nie śmiałbym. Ależ jasne, znam się na żartach. Z boksera awansowałeś na niedźwiadka. Wiecie, że tak go tutaj wszyscy nazywają, Zenek Bokser. Nie wiadomo dlaczego. Jak raz boksem najmniej się zajmuję. Ale kopyto masz ciężkie. Twardo trzymasz ludzi. No wiesz, taka reklama to dobre kiedyś, ale nie teraz. Teraz władza stawia na demokrację, tak, panie kolego? No, jak najbardziej. Więź z masami, podstawa. No właśnie, a ten tu pan jest kopytem i mieni się jeszcze moim przyjacielem. Przyjaciele też donoszą. Wiem to z własnego doświadczenia. A, bigosik. Czy pan wie, dyrektorze kochany, ile ja znam tego drania? Nie wiem. No właśnie. A pan, przepraszam za śmiałość, który rocznik? 50. Trafiłem. To my w tym czasie z dyrektorem zasuwaliśmy tyralierką na obozie w Jagarzewie. Miło mi. Ja, on i nasz przyjaciel Robek. Obecnie minister, podsekretarz stanu, Zakrocki. Biegaliśmy po górach w kompanii porucznika Madery. Dał nam szkołę sadysta, sól wychodziła na pasach. Dziś w wojsku nie ganiają, jak za czasów marszałka Roko. Niestety. No, też dają popalić. A, ale to już nie to samo. To pan dyrektor służył pod ministrem Zakrockim? Z ministrem. Razem dymali podstawę CKM-u, a to 40 kilosów, kochany. Zenio był u ministra amunicyjnym. To raczej on u mnie. Całe życie byłem celowniczym. No wszystko jedno, ale obydwaj nie trafialiście do tarczy. Jakie jest pańskie zdanie o Robku? Jak najlepsze. Gdyby Robek miał swobodę manewru, dopiero pokazałby klasy. To europejski łeb. No to daj go do EWG, Zeniu. No, przekonasz się. A. Pani profesor. Pani profesor pozwoli. Ale wypiję tylko połóweczkę. Nie mogę być gorsza od męża. A mąż w ogóle wysiadł, sportowiec. A i z naszym młodziankiem kropelkę. Jeżeli można, chciałbym wypić zdrowie naszego szefa frontu robót, dyrektora gołyżniaka. Zenka Boksera. I jego przemiłej małżonki. Bokserki. Bokserzyny, jeżeli już, madam. Znakomitej... przeuroczej pani, naszej królowej Jadwigi. O, tak bym to ujął. Brawo. Oraz, jeszcze nie skończyłem, inżynierze, ja w ministerstwie znany jestem z gruzińskich toastów. Oraz kierownika 5. KGR-u, tu stojącego
inżyniera Maksymiliana Kustry. Maksia. Tak jest. Starych, doświadczonych drogowców, od których my młodzi wiele skorzystaliśmy. No, w tej sytuacji ja się chyba dołączę. Za naszą prostą dróżkę, panowie. Jadziuniu, serce moje, chowaj się ślicznie w naszej soliczce. Niweletę masz podniesioną o 3 centymetry. Kto to powiedział? Mniejsza o to. Spuszczę na ostatnich metrach, spokojnie. Twój odcinek jest teraz najważniejszy. Zenek, przestań tu rozcięłać masę asfaltową. Tak jest. Należy polać. Panie Maksiu? A pan dyrektorze? Ciągle nic? Nasz dyrektor na docinku alkohol... po odcinku. Już się plączę. Na odcinku alkoholu jest niestety najsłabszy. Nie zna miary. Istnieje dla niego tylko droga i koniec. Ech, drogodróżko! Wlazł. Dzień dobry. Jędrysiak, młodzież nie zawiodła. Przepraszam, dyrektorze, ja do pana Maksia po te klucze. Kiedyś wrócił? Teraz, przed chwilą. No to mów, co na szczytach. O, trzęsienie ziemi. Dyrektor Solak jeszcze nami rządzi? Tylko do poniedziałku. A we wtorek? Ze względu na stan zdrowia, straszliwa zachorowalność. Epidemia. Co drugi boss chory. Ci, co twardo siedzieli, leżą. I nie ma ich gdzie kłaść, co najgorsze, bo wszystkie łóżka zajęte. Połowa ministerstwa w strachu. No to trzeba to oblać. Wozem jestem. To proszę te klucze, panie Maksiu. Dokąd? Nie będę przeszkadzał, panie dyrektorze. Panie Maksiu, on też. Co też? Zachorował. Kto? Skwara? No tak. Nie mylisz się? No skąd? Przecież go znam. Dyrektor gabinetu ministra. O, zgadza się. No, minister zdrów, a on? Niestety, na ostatnim zebraniu. Poddali go. Nie wierzę. Zobaczy pan. No to po co by tu przyjeżdżał? Ja wiem. Zawsze to kuracja odświeżająca. Wszystko to mało prawdopodobne. Gdyby Leśniak poleciał. Może, ale tak. Zobaczy pan. Zimno. Znów nam rury rozedmie. To masz mamę, to będą, tu zobacz. Mnie tam ciepło. Ścipkowi już śledzik do mózgu dopłynął. Chłopaki,
Trzeba coś zmontować. Skoczę po jedną. Dokąd? Do gospody. Zwariowałeś, zamknięta. Dla kogo zamknięta, to zamknięta. Dla mnie otwarta. Hej! Hej, droga, droga! Nie! Zostaw! Tak pani cholera i jeszcze wygrało! Złaś, idioto! Złaś tamto! Złaś, mówię ci, wracaj z powrotem, stój! Stój, zatrzymaj! Z powrotem, no stój, mówię, no! Wracaj z powrotem, już w tej chwili! Najgorzej to być żoną entuzjasty. Mam nadzieję, że pan nie jest takim fanatykiem. Na pewno nie. Daleko mi do szanownego małżonka pani. To dobrze. Trudno jest żyć samym frontem robót. I krawężnikiem. Co jest? No schlał się bydlak. Tędy? Ścibek! Uważaj, gdzie jedziesz! Zawracaj, słyszysz? Zniszczę drogę. Co tam droga? Mój płatek! Załatwię odszkodowanie. Nie martwcie się, lepsze sobie postawicie. Thank you.
Rozwalił parkan, drań. I zniszczył świeżą masę. Przestań, mam dosyć. 20 lat na bruku. Nie uważasz, że wystarczy tej drogi? Ech, droga, drożka. Przestań! Mam dosyć tego udawania, tego misia uszatka! Kim ja jestem? Ciałem pedagogicznym. Starą wiedźmą, z którą nawet nikt nie chce przespać się na sianie. Uspokój się! Zwariowałaś. Co cię znowu napadło? Po co ja jechałam tyle kilometrów? Żeby usłyszeć droga? A nie, to obłęd! Komedia! Muszę z tym skończyć. Żyć jak inni, ale nie z tobą. Ty jesteś ślepy. Ślepy bokser. Brawo, Zeniu! Jeszcze trochę i na mistrzostwa. Robek? To dopiero. Jadę z konferencji, więc pomyślałem, wstąpię do Zenia, zobaczę, co u niego. No i świetnie zrobiłeś. Sprawiłeś mi tym arcyfrajdę. Naprawdę. To się cieszę. Wcześniej wyjechałeś. W sam raz, żeby zdążyć na poranną gimnastykę. Tak jest. Zdejmuj płaszczyk i hopsa. O nie, to nie te czasy, kiedy hopsa, Zeniu. No, nie takie przeszkody brałeś. No, wal. Dla ministra w sam raz, nie za wysoko. Tak. Nie potkniesz się. Trzymajmy się ziemi. Wolę nie ryzykować. Mogę zawadzić. A brzuch w garść i... Tak. Hop. O nie. No to. W naszym wieku trzeba stawiać na technikę. Trzeba wiedzieć, kiedy się wycofać za nią. Zasada. Jako stary gwardiec powinieneś o tym wiedzieć.
Cios nawet jest, ale refleks. Dawniej jak wyprawdza. Serio to jak... A teraz? Teraz. Rozpacz. Kompletna plaża. Brak ci treningu, Robciu. I blisko pięć dych, kochany. Co to jest pięć dych? Śmierć dla boksera to śmierć. Ale nie dla ministra. Dla ministra to wiek szczenięcy. No widzisz, a ty każesz mi się bić. I w dodatku nie w mojej wadze. Co ja ci mogę kazać robić? Zastanów się. Uważam tylko, że należy ćwiczyć dla podtrzymania kondycji. A kiedy? O, kwestia organizacji i chęci. Nie mam warunków, stary. Uniki. A ty tu jesteś panem sytuacji. Właśnie mówiłem. Kwestia dobrej woli i organizacji. Trzeba przyznać, że zadbałeś o sprzęt. Sport to mój konik. Gdziekolwiek obejmę front robót, salka gimnastyczna musi być. Przynajmniej jest nadzieja, że wiara mniej będzie piła. Optymista. Ale jakiś wpływ to ma. Dyrektor wariat? Podskakuje? To inni próbują. Baza widzę zaopatrzona. No, nie tylko w żwirek. Nie tylko. Gdybym wiedział, że przyjeżdżasz, wydałbym bankiet na twoją cześć. Nie wątpię. Swoją drogą dziwne, obgadywaliśmy cię wczoraj. Tak? Mm. No proszę, proszę, a coś tak czułem. Uszy mnie piekły. Zeniu, za twój odcinek drogi chciałbyś i ty swój ślad ocalić od zapomnienia. Pamiętasz? No jakże, zapowiadałem cię na każdej wieczornicy. Tak jest. Mistrz Konstanty. A ty wolałeś Majakowskiego. No i wolę, Robciu. Tak. Przyniosłam trochę półksiężyców domowej roboty. Właśnie mama mi upiekła. Co my byśmy bez pani zrobili, pani Krzysi? Jakoś by pan dyrektor dał sobie radę. Dziury na szosie by nie było. No nie wiem, nie wiem. Plan by ucierpiał na pewno. Nie naszego dyrektora, panie ministrze. Tak? Czy mogę to wziąć? Proszę. Skompletowałeś załogę na tym pustkowiu, stary. Robimy, co możemy, panie tak? ministrze. Tak. Tak? Tak. A ty. I co, więc powiadasz, że obgadywaliście mnie wczoraj? Tak. Z Jadzią i... Dla pana ministra. No właśnie. Co u Jadzi? Dziękuję. Uczy w szkole. Ceniony pedagog. Jak ja się w niej kochałem, słuchaj. Ty? Wyobraź sobie. Pierwszy raz słyszę. To nie w Joaśce Plens? Nie, z Joaśką to się pocieszałem. Ale tak naprawdę to kochałem się w twojej małżonce. Coś takiego. Nigdy mi o tym nie mówiła. Bo jej nie mówiłem. Kryłem się z tym. Byłeś moim przyjacielem i... jesteś, mam nadzieję. No jasne. No widzisz, a tak byś nie był. A teraz możesz jej powiedzieć. Sam jej powiedz. Co? Zdążysz. Domowe? Mhm. A co, Jadzia wyjeżdża? Tak, musi być w szkole. Słuchaj, to może ją podrzucić. Będzie szybciej. Chyba, że nie chcesz. No, po takim wstępie to muszę się zastanowić. Nie ma obawy, stary. Jesteś teraz ministrem, Robciu. A wiesz, jakie są baby? Łasa na stanowisko. Dam sobie radę. No, oczywiście żartowałem. Słuchaj, poważnie. Naprawdę mogę ją podrzucić. Jeżeli rzeczywiście... Stary, nie ma sprawy. Załatwione. Przepraszam cię na chwilę. Krzysiu, wyślij kierowcę. Niech powie żonie, że trafia się jej okazja. Niespodzianka. No właśnie. Ktoś bardzo miły podrzuci ją do Warszawy. A czy jest tam inżynier Kustro? Nie, nic takiego. Tak, bardzo proszę. To Kustro u ciebie robi?
Bardzo dobra. Jak przyjdzie, niech chwilę zaczeka. Apeluję, dyrektorze. Nie teraz. Ale wszystko wyrównam. Teraz? Trzeba było myśleć wcześniej. Apeluję, dyrektorze. Nie teraz powiedziałem. Jak wrócę. Co to za typ? Operator. Spił się, bydlak, narobił szkód, a teraz apeluje. Normalka. Ale nie psujmy wielkości chwili. Oto centrum naszej bazy. Tak zwany plac. Nie traktuj mnie jak redaktora, jeszcze odróżniam kini od kińca. Kiedy oddajesz do ruchu? 22. A na pierwszego nic? Początkowo była taka koncepcja, ale doszliśmy do wniosku, że nie ma co oddawać po centymetrze od święta. Tak przekazać, to od razu, że 20 kilometrów. Niech ten kierowca poczuje, że coś się zmieniło na lepsze. Więc dopiero w lipcu, tak? Tak, a dlaczego pytasz? A nic, tak, z ciekawości. Furmane! Dogadali się z indywidualnymi, kierowniku. Chłopi od jutra idą w pole. No to byciu! A wy co, też indywidualni? My? Nie ma co czekać do jutra! Dziś gazetki każdy cieka! A ja jestem ciekaw, co z moim przepustem, kochasiu! Kopię się! I tak kawał wykopali! Za ten pieniądz... No nawet na flaszkę nie starcza, nie chłopaki? Albo od nowa, albo stołowa! Trzeba się na coś zdecydować! Stołowej od nowa nie będzie! Pan kierownik zawsze coś do rymu strzeli, a tu musi coś zmienić! Bezetów nam nie pokazują! Kto? Kto? Majster! A gdzie on? Wściekł się! To przyślij go, jak się zjawi! Należy od fundamentu fest nacisnąć! Nikt łopatą ruchał, za frajer nie będzie! Trzeba na gdański sposób, punkt po punkcie, gnieść cholerów! Kogo? Boksera? Nie mówię o bokserze! Nie masz na myśli? Boksera nie wypunktujesz, zawsze cię wyliczy. No dobra, dalszy ciąg dyskusji przy zupie. Jak dowiedzą. Ta zupa regeneracyjna to też lepsza siura. Zamiast składki mięsnej fiut liliputa pływa. Zgadza się. Taka wkładeczka. Wszystko się kuli. Ja też kiedyś byłem chłopiak dąb, a teraz co? Cień Maksia i to siwy. Wyciąga nas ta droga, kochany, jak baba. No ale tak już jest jej fason. Chudy beton. No, jak ci się podoba? Autostrada słońca, można powiedzieć. No, poziomówka to nie jest, ale jak na nasze warunki, ona mogłaby być ciut szersza. Tak, to prawda. Niestety, trzeciego pasma nie udało nam się przeforsować. Skąpi zwyciężyli kosztem trzeciej Polski. Wyobraźnia zawiodła. Tak. Jak ci się podoba fakturka? Chyba fajna. Bez analizy trudno stwierdzić. Tajemnica naszego laboranta. Mniej się będzie kleić do opon, to jasne. Oczywiście. Niweleta jak anioł! Wypieszczone kąty. To jest szos! Jak mawiał porucznik Madera w Jagarzewie, pamiętasz? A jakżeś. Och, jak ja dziś jestem na was wkurwiony, chłopcze. Wypierdalajcie mi na szos. Jakbym go słyszał. Kompania krokiem musz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, śpiewamy. Ani góry wysokie, ani morza szerokie nie wstrzymają pochodu przyjaźni. Przez walczące krainy idą chłopcy i dziewczyny, idą silni i odważni. Przyjedziesz na otwarcie, mam nadzieję. Na otwarcie? No. Trudno przewidzieć, co będzie w lipcu. Ja nie lubię planować z góry. A nie zrobisz mi tego. Powiem ci coś, stary. Posłuchaj,
Myśmy ją już właściwie otworzyli. Czy mogliśmy zrobić to lepiej? Poważnie, bo co to jest oficjałka? Martwa impreza. Na pewno. Pod naszymi stopami. Stary, ta droga nagle ożyła. Nie czujesz tego? Stała się nasza. Tam coś jest pod spodem. Nie tylko masa betonowa, tak. Chyba. Nasze życie, Zeniu. Historia naszego pokolenia. Niech sobie tam góra rozdaje krzyże, przecina wstęgi, a my, kochany, tą drogą, ścieżką wspomnień. Swoje wiemy. Dwaj przyjaciele z boiska. Tak jest. I tego nam nikt nie odbierze, kochany. Pamiętasz? Odwrócimy łożyska rzek i pustynię wodą żyźni. Popędzimy XX wiek ku szczęściu światowej ojczyzny. Ilekroć patrzę na taki pejzaż, zawsze przypomina mi się ten wiersz. Nic na to nie poradzę. Na starość robimy się liryczni, Robciu. No i coś, Cibek? Nic. Co nic? Wyjeżdżone. Skromny jesteś, Cibek. Tylko po pijaku ułam. Zostawiłeś ślady, kochany. Czy ja twierdzę, że nie? Własnej głupoty! Co się znowu napadło? Do gospody, żem chciał. To nie mogłeś na piechotę. Zamkłaby mi. A, ty rozumiesz, Robek? Do gospody Białorusią podjechał panisko, jakby nie było innej drogi. Na dziko, żem chciał. Tak, na dziko. Człowiek wypity dużo widzi, poszedł na ura jak kot. Drogo cię będzie kosztowało te pieniądze. To będzie, wyrównam, czynię na rzecz, bo co wie? Powiedz mu, niech mi zwrócą z pensji! Tak, długo będziesz musiał zwrócać! Odrobię! Tylko nie dawaj do mnie organom! Jestem jedyny żywiciel! Jeszcze nikt cię nie oddał, nie już tak! Ale rodzina jest prawem strzeżona! Rodzina, ale nie szkodnik! Ale jak ja szkodnik, dyrektorze, o Jezu, jak ja szkodnik! Komu ja w drogę wszedłem? Nie mówmy o drodze, bo jak na to patrzę, to mi się w mordę chce lać! Lej, bij, lej, dyrektor, zabij, no! Tylko nie oddawaj pod prokurator! Dyrektor mnie zna. Brązowy krzyż. No, skitowałem się, tak. No wiem, wiem. Ale dyrektorze, nie gub ta ojca dzieciom. No za te pół litra, no. Mogę przed wami na kolana. Bez cyrku, Ścibek. Ale wyś tam przecie, że miasto. Wiecie, co to rodzina. Wracaj na bazę. Nie oddam mnie, dyrektor. Zastanowię się. Dziękuję! Wiedziałem, że dyrektora swój chłop! Swój, nie swój. Ja mam też kontrolę i pewnych faktów nie przesłucham. Ja tam wiedziałem, że w dyrektora można wierzyć! Sama wiara nie wystarczy. Ja bym za dyrektora w ogień! Niech żyje Zenek Bokser! Najłatwiej zepchnąć na sąd i cześć, ale ja tak nie umiem. Wiem, że mi to kiedyś wyciągną i nikt się nie będzie oglądał na tak zwaną stronę ludzką. Podliczą i koniec. A takich drobnych spraw są setki. No i trzymaj się tu paragrafu. Gdybym chciał tak ściśle, Robciu, przestrzegać... To nie szlibyśmy tą drogą. No, żebyś wiedział. Wiem, kochany. To jest ten hak na każdego faceta z inicjatywą. Ach, pora do odlotu. Szkoda, że wpadłeś na tak krótko. Dopiero zaczął nam się gadać. Jak tak patrzę na twoją autostradę, to nie mogę się pozbyć autentycznego wzruszenia. Może to kwestia wspomnień? Tak, z pierwszych junackich brygad. Tak. Pewnych spraw się nie przeskoczy. Nawet ty nie przeskoczysz, Zeniu. Coś dziwny jesteś, Robciu. Zbyt liryczny, jak na mój gust. Myślisz? Za dużo tych wzruszeń. To do ciebie nie pasuje. No cóż, nie ukrywam. Masz mi coś do powiedzenia? To wal, nie krępuj się. Stary, nie przyjechałem tu przypadkowo. Od razu to wyczułem. Za dobrze cię znam. Zaraz ci wytłumaczę. Mnie nie oszukasz. Miałem nadzieję uprzedzić cios, ale... Nie rozumiem.
Nie jest mi łatwo, stary. Naprawdę. Co to, mój pogrzeb? Tak. Tak, pogrzeb. Zdejmują mnie. Chcesz powiedzieć, że mnie zdejmują? W pewnym sensie. Kiedy? Całe szczęście, że podpisaliśmy ostatnio bardzo korzystny układ z Nigerią. Pytam, kiedy? Kiedy wyjazd do Nigerii? Nie zagaduj mnie Nigerią. Zeniu, myślałem, że się ucieszysz. Finansowo dużo lepiej. A nie mówmy o finansach. Ale ostatecznie rzecz nie do pogardzenia. Ciągle nie odpowiedziałeś mi na moje pytanie, kiedy? Kiedy? No, no chyba niedługo. A, rozumiem. Dlatego urządziłeś tę całą maskaradę z tym otwarciem. Możesz mi zdradzić, kto przychodzi na moje miejsce? Oczywiście, skoro się nie domyślasz. Na 5 miesięcy przed finałem. To jest świństwo, stary. Nie o to chodzi. Chcę wiedzieć, kto. Kto? Skwara. Dyrektor Skwara. Każdego bym podejrzewał. Przecież po to tu przyjechał. Rozumiem. Kto mi to zrobił, powiedz. Bo rodzaj zarzutów mnie nie interesuje. Nie było żadnych zarzutów, stary. Kto mi to zrobił, pytam. Dziwię ci się, że stawiasz mi takie pytanie. Mam prawo wiedzieć, kto mi podłożył świnie. Kto? No. Nikt. Jak to nikt? Bo nikt. To jeszcze jeden dowód twojej naiwności. Stary, skoro uważasz, że świństwo musi koniecznie zrobić ktoś. No, z powietrza się nie bierze. Oczywiście z powietrza. Z ogólnej atmosfery. A atmosferę też robi ktoś. Oczywiście ludzie. A, jednak. Ale nie pojedynczy człowiek. Człowiek jest pionkiem, kochany. Zbudowałeś sobie teorię, stary. Ale wziętą z życia, niestety. Mylisz się, jeżeli pytasz kto. Będziesz się bił na oślep, aż rozbijesz się o mur ogólnej atmosfery. Zbyt łatwo mnie poddałeś, Robciu. Nie miałem wyjścia, Zeniu. Uwierz mi. Ktoś cię po prostu zmusił. Przyznaj się. Ale ten ktoś był w podobnej sytuacji. Zresztą nam bardzo życzliwy. Ja pieprzę taką życzliwość. A ja nie. Nawet ją sobie bardzo cenię. Bo wiem, że ten ktoś nie miał wyboru. Bzdura, zawsze jest wybór. Tak. Na gorszy. Jeżeli chcesz, to mogę ci powiedzieć. Minister Leśniak postawił sprawę jasno. Albo ja, albo ty. I wybrałeś siebie. On wybrał? Skwarę. Tak jest. A dlaczego nie wysłał go do Nigerii? Lepiej, żeby tu był. Na przechowaniu. Rozumiem. Łatwiej go włączyć do karuzeli. Więc jednak miałem rację. Poddałeś mnie, Robciu. I nie tylko mnie. Siebie też, tutaj, na tej drodze. Bo jeśli myślisz, że takie zdrady mijają bez śladu, to się mylisz. Robert! Co za spotkanie! Bardzo się cieszę. Świetnie wyglądasz. Tak. Wyrwiesz mnie stąd? Oczywiście. Ach, na pewno zalał cię masą betonową. Tak, to prawda. Na tego szaleńca nie ma sposobu. Trzeba się przed nim bronić. No właśnie próbuję to robić. No to co? Zabierzesz mnie stąd? Oczywiście, z przyjemnością. Zdzisiu, mamy gościa. Przepraszam cię, Jadziu. Muszę tylko zmienić lakierki. Trafiło mi się na stare lata. Dzień dobry. Proszę bardzo.
Proszę bardzo. Prosimy, Jadziu. Na honorowe miejsce. Ale mnie rząd uszanował. Ucz się. Bywaj. Czuję, że masz żal, stary. No ależ skąd, panie ministrze? To tylko walec historii przyjechał się po mnie. Nie ma co psuć tak zwanej atmosfery ogólnej. Bez walca ani rusz? No to... Naplułeś mi w twarz, stary. To tylko kaprysy aury, Robciu. Ale głowa do góry. Ani góry wysokie, ani morza głębokie nie wstrzymają pochodu przyjaźni. I dziękuję za Nigerię! Serdeczna muzo łaski pełna, czułość roztaczaj nad moim światem. Jutrzni promieniem pomaluj moje dni w słoneczne lata. Złoto strunna moja pani, graj jak najczulej, jak najserdeczniej, weź mnie ze sobą aż pod obłoki, weź mnie koniecznie. Pozwól mi delikatne dźwięki w rozgołębionej lirze ocucić i lecieć z tobą nad mapą ziemi, lecieć i nucić. Serdeczna muzo, wdzięczna pani, na twojej twarzy płoną rumieńce, więc się spełniła moja tęsknota.